Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym, w niedzielę 20 października i w związku z tym, że jest niedziela, to dzielę się z Wami hasłem tygodnia, w który wkraczamy. List do Rzymian 12:21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dzisiaj jest nam przypominana taka znana zasada, aby oddawać dobrem na zło, które spotykamy, na nienawiść, na pewien rodzaj cierpienia, który przychodzi do nas od strony innego człowieka. Innymi słowy, nie daj się sprowokować do tego, żebyś miał udział w czynieniu zła. Nie daj się sprowokować do tego, żebyś miał udział w czynieniu nienawiści, której już i tak, tak wiele jest, bo jeśli dasz się sprowokować, oddasz tym samym, to tylko i wyłącznie tego będzie więcej i zaostrzy się sytuacja. Od dawna wiadomo, że zło, nienawiść, krzyk, jakieś takie cierpienie, które z tym wszystkim jest związane, czy też i wojna, taki ekstremalny wymiar zła, to jest najbardziej prymitywne zachowanie, jakie chyba człowiekowi może towarzyszyć. Niszczące zachowanie, zachowanie godne wstydu. Ty reaguj na to wszystko według prawdziwej siły, która istnieje, a prawdziwą siłą jest miłość, a w związku z tym również i dobro. Siłą nie jest zło. Siłą jest czynienie dobra. Prawdziwym objawem siły jest to, kiedy potrafisz z siebie wydobyć dobro. A więc życzę Wam dzisiaj zwycięstwa, bo tylko dobro potrafi zwyciężyć, a Pan Jezus tym dobrem zwyciężył. Zwyciężył miłością, dobrem i odpuszczeniem. Bądźmy tymi, którzy niosą ze sobą tą wiadomość i naprawdę dzięki temu są zwycięzcami. Zwycięskiej niedzieli życzę Wam dzisiaj. Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi. Amen.